Sanktuarium urodzin i chrztu świętej Faustyny Kowalskiej, Świnice Wardzkie. Serdecznie witamy w rodzinnej wiosce świętej siostry Faustyny w Głogowcu. Oto jej dom rodzinny. Kiedy widziałam, jak ojciec się modlił, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w zakonie nie umiałabym się tak szczerze i gorąco modlić. To też nieustannie składam Bogu dzięki za takich rodziców. Rodzice ten domek wybudowali na początku poprzedniego wieku. Jest on zbudowany z białego kamienia wapiennego, którego tutaj nie brakuje. Zapraszam do środka. O! Oto izba, w której 25 sierpnia 1905 roku przyszła na świat apostołka Miłosierdzia Bożego. Milczący świadek jej narodzin, modlitwy. Kiedy siostra Faustyna przychodziła na świat, tutaj zamiast tej drewnianej podłogi było klepisko. Ale kiedy była tu w 1935 roku na okoliczność spotkania z konającą mamą, już swoimi stópkami dotykała tej podłogi, bo zrobił ją w międzyczasie jej tato Stanisław, który był stolarzem cenionym cieśną. Do tej pory jest jakieś wspomnienie, szczególnie tu na tej wiosce, ojca świętej siostry Faustyny. Tu w tej izdebce również Pan Jezus przez posługę świętej siostry Faustyny uzdrowił matkę i dał jeszcze 30 lat życia. Ale Bóg, jak daje łaskę komuś, to razem z łaską ofiaruje również zadanie. Więc dlaczego uzdrowił i dał jeszcze 30 lat życia? Może dlatego, żeby była Marianna najważniejszym świadkiem mistycznych przeżyć swojej córki. Małej Helenki, dorastającej panienki. Ona to widziała, ona to zapamiętała, chociaż wielu rzeczy nie rozumiała. Kiedy się dowiedziałam, że matka jest ciężko chora i już bliska śmierci i prosi, żebym przyjechała, bo pragnie się jeszcze raz przed śmiercią ze mną zobaczyć. W tej chwili obudziły mi się wszystkie uczucia serca. Jako szczerze kochające dziecko swoją matkę, pragnęłam gorąco spełnić jej życzenie, ale pozostawiłam Bogu swobodę i zdałam się w zupełności na wolę Jego, nie zważając na ból serca. Szłam za wolą Bożą. Rano przyjechałam do Warszawy, a wieczorem o godzinie 8 już byłam w domu. Co za radość była dla rodziców i całej rodziny. Trudno o tym pisać. Matce się trochę polepszyło zdrowie, jednak lekarz nie robi żadnej nadziei zupełnego wyzdrowienia. Po przywitaniu zaraz upadliśmy wszyscy na kolana, by złożyć Bogu dziękczynienie za łaskę, że mogliśmy się jeszcze raz w życiu wszyscy zobaczyć. Ale kiedy zbierano świadectwa, żeby wynieść siostrę Faustynę na ołtarze, matka dała wiele takich bezcennych wspomnień. No na przykład, że kiedy Helenka miała może 5, może 6 lat, w środku nocy wstawała, budziła się i klękała do pacierza. Matka mówiła nieraz, kładź się spać, bo ci się od tych pacierzy w głowie pomiesza. A ta mała kruszynka miała zawsze jedną odpowiedź. Mamusiu, jakiś głos mi podpowiada, żebym modliła się za duszę w czyśćcu cierpiąc. 5, może 6 lat. Niesamowite. I to się działo tu. Ojcze nasz, który jest w niebie,
Ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałem się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą, odwiedzającą duszę w czystcu. Dusze nazywają Maryję gwiazdą morza. Ona im przynosi ochłodę. Przy tej chrzcielnicy święta siostra Faustyna została poślubiona Bogu. Ale narodziny świętej siostry Faustyny, przyjście na świat otoczone jest jakimś szczególnym, wymownym darem i łaską. Proszę sobie wyobrazić, że czcigodni rodzice świętej siostry Faustyny, Marianna i Stanisław, przez 10 lat nie mieli potomstwa. Matka z wiarą wciąż powtarzała, jeśli Bóg będzie chciał, to i dzieci będą. Po 10 latach, wystawieni na próbę, zdali celująco egzamin z ufności i Bóg obdarzył ich 10 dzieci. Nasza święta siostra Faustyna przyszła na świat jako trzecie z tej gromadki. Ale to nie wszystko. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej z tego kościółka przypomina nam, że narodziny świętej siostry Faustyny dokonały się w Wigilię Święta Matki Bożej Częstochowskiej, pierwszy raz obchodzonego w tej włocławskiej diecezji. Na prośbę biskupa Zdzitowieckiego i Paulinów z Jasnej Góry, bo wtedy Jasna Góra była w granicach naszej diecezji, święty papież Pius X ustanowił Święto Matki Bożej Częstochowskiej. I pierwszy raz to święto było obchodzone w 1905 roku i Wigilię tego święta przyszła na świat nasza apostołka Miłosierdzia Bożego. Tak jakby Matka Boża czekała ze swoim świętym jasnogórskim na przyjście tej, do której jej syn tu, w tym kościele powiedział: wybranko moja. Tak ją Bóg nazwał. Bodajże to jest najważniejsze imię świętej Faustyny, bo z nadania boskiego, wybranko moja. Stasio codziennie mi towarzyszył do kościoła. Czułam, że ta duszyczka jest bardzo miła Bogu. W ostatnim dniu, kiedy już nikogo nie było w kościele, poszłam z nim przed Najświętszy Sakrament i wspólnie zmówiliśmy Tadeum. Po chwili milczenia ofiarowałam tę duszyczkę Najsłodszemu Sercu Jezusa. Jak bardzo się mogłam modlić w tym kościółku. Przypomniałam sobie wszystkie łaski, które w tym miejscu otrzymałam, a których wówczas nie rozumiałam i tak często nadużywałam i dziwiłam się sama sobie, jak mogłam być tak zaślepiona. Kiedy tak rozważałam i ubolewałam nad swoją ślepotą, nagle ujrzałam Pana Jezusa, jaśniejącego pięknością niewymowną i rzekł do mnie łaskawie: wybranko moja, udzielę Ci jeszcze większych łask, abyś była świadkiem przez całą wieczność nieskończonego miłosierdzia mojego. A wybrał ją Bóg do niezwykłych rzeczy. Powiedział do niej: przygotuj ludzkość na moje powtórne przyjście. Mów świat o nieskończonym miłosierdziu moim, bo nie chcę przychodzić do ludzi znękanych grzechem jako sędzia sprawiedliwy, ale jako król miłosierdzia. A więc misja świętej siostry Faustyny jest ściśle związana
z powtórnym przyjściem Jezusa na ziemię. Wybranko moja, te słowa Chrystusa zostały wypisane na łuku tęczowym nad starym ołtarzem w świątyni. Ale Pan Jezus te słowa skierował do niej z myślą również o tym, by stała się nadzieją dla wszystkich biednych grzeszników. Przygotuj świat na moje powtórne przyjście. Mów o nieskończonym miłosierdziu moim. A misericordia, miłosierdzie, to znaczy tyle, co dać serce biednemu grzesznikowi. Nie ma takiego grzechu, który by był mocniejszy od Bożego miłosierdzia. Wszystkie grzechy świata od początku do końca są małym ziarenkiem wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego. Kiedy wyczułam wielkie zamiary Boże względem mnie, przeraziłam się ich wielkości i czułam się zupełnie niezdolna do ich spełnienia i zaczęłam unikać wewnętrznych rozmów z Nim, a czas ten zastępował modlitwą ustną. Czyniłam to z pokory, ale wówczas poznałam, że nie była to prawdziwa pokora, ale wielka pokusa szatana. Kiedy raz zamiast modlitwy wewnętrznej zaczęłam czytać książkę duchowną, usłyszałam w duszy te słowa wyraźnie i silnie. Przygotuję świat na ostateczne przyjście moje. Kiedy miała 7 lat, jako mała dziewczynka, przyszła na boso do kościoła parafialnego na mszę świętą. A potem drugi raz, pokonując tę samą odległość, również na boso, przybyła tutaj na nieszpory, przed Najświętszy Sakrament. 8 kilometrów dziecko pokonało na pieszo, żeby 2 razy spotkać się z Jezusem. I wówczas gdzieś tu Pan Jezus stanął przed nią i powiedział do niej, że wzywam cię do życia doskonalszego. To znaczy do takiego życia, w którym tajemnica krzyża będzie szczególnie obecna w niej. Ciekawe, że w dzienniczku siostra Faustyna podpisuje się z imienia, nazwiska i zawsze dodaje od Najświętszego Sakramentu. Tak jakby chciała w ten sposób zaznaczyć, że jej życie zanurzone jest w misterium Eucharystii, w tajemnicę Najświętszej Ofiary. Każdy z nas ma być od Najświętszego Sakramentu, od tej ofiary Chrystus i składać swoim życiem tym ofiarę. Jezu utajony, w Tobie cała siła moja. Od najmłodszych lat pociągnął mnie ku sobie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Mając 7 lat, kiedy byłam na nieszporach, a Pan Jezus był wystawiony w monstrancji, w ten czas po raz pierwszy udzieliła mi się miłość Boża i napełniła moje małe serce. I udzielił mi Pan zrozumienia rzeczy Bożych. Od tego dnia aż do dziś wzrasta moja miłość do Boga utajonego, aż do najściślejszej zażyłości. Cała moc mojej duszy płynie z Najświętszego Sakramentu. Wszystkie wolne chwile z Nim przepędzam na rozmowie. On jest mistrzem moim. Przy tym starym ołtarzu święta siostra Faustyna po raz pierwszy przyjęła komunię do swojego serca. Spowiadała się w konfesjonale, który zachował się po dzień dzisiejszy, a jej spowiednikiem był świetlanej pamięci ksiądz Roman Pawłowski, którego Niemcy na początku II wojny światowej rozstrzelali naprzeciw Bazyliki Świętego Józefa w Kaliszu. Ale ta miłość do Najświętszego Sakramentu świętej siostry Faustyny, ona była darem od Boga. Każdą wolną chwilę przepędzam u stóp Boga utajonego. On jest moim mistrzem. O wszystko Go się pytam, o wszystkim Mu mówię. Tu czerpię siłę i światło, tu uczę się wszystkiego, tu mi przychodzą światła,
jak postępować z bliźnimi. Od tej chwili, kiedy wyszłam z nowicjatu, zamknęłam się w tabernakulum z Jezusem, Mistrzem moim. Sam je pociągnął w ten ogień żywej miłości, około którego wszystko się skupia. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji. Na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: co Ty widzisz w rzeczywistości? Dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej hostii zawarte. Jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła mi jest żywa wiara. Święta siostra Faustyna w tej parafii, w tej miejscowości przeżyła ponad połowę swojego życia. Tutaj dojrzewała do spełnienia misji, którą wyznaczył jej Jezus. A ta misja zamyka się właśnie w tym jednym. Przygotuj świat na moje powtórne przyjście. Mów o nieskończonym miłosierdziu moim. Bo nie chcę przychodzić do ludzi znękanych grzechem jako sędzia sprawiedliwy, ale jako król miłosierdzia. I dał Bóg świętej siostrze Faustynie tę łaskę, że przez nią przypomniał światu o swojej nieskończonej dobroci, nieskończonym miłosierdziu. Wymaluj obraz według wzoru, który widzisz. Tak powiedział do niej. W naszym kościółku jest piękny witraż, który przedstawia właśnie tę wizję. Jest również w głównym ołtarzu piękna rzeźba, która przedstawia Jezusa miłosiernego. Także powiedział Pan Jezus do świętej siostry Faustyny, że życzy sobie, aby godzina Jego konania na krzyżu była szczególnie przez nas celebrowana. Godzina miłosierdzia, godzina 15. I święto miłosierdzia, które ofiarował szczególnie z myślą o biednych grzesznikach. I również życzy sobie Pan Jezus, żebyśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiali. Szczególnie może zaś przekonających. To są dary od Boga na czasy ostateczne. Córko moja, zachęcaj duszę do odmawiania tej koronki, którą Ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię duszę ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych, gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia. Jak dziecko w objęcia ukochanej matki, dusze te mają pierwszeństwo do mojego litościwego serca. One mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywa miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz, gdy tę koronkę przekonających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.